Dzień dobry, to ja mówię. Proszę Państwa, dzisiaj nie będzie ani o montażu beczki na deszczówkę, ani o pogodzie, która się zapowiada naprawdę już na całkowicie saharyjską, ale od razu przechodzimy do, nie będzie wstępów z tym związanych, ale od razu przechodzimy do tematu poważnego, arcypoważnego i arcyniebezpiecznego dla Polski, o czym się starałem przestrzegać wielokrotnie, nie tylko ja, ale wielu, naprawdę bardzo wielu ludzi, ale żyjemy w takich czasach i dodatkowo okoliczności są takie, że przebicie się z jakimikolwiek racjonalnymi argumentami i ostrzeżenie Polski, Polaków przed tym, co się dzieje i co się jeszcze może stać, no to jest niestety głos wołającego na puszczy. Proszę Państwa, ambasador ukraiński w Niemczech wypowiedział słowa, które można by było określić skandaliczne i bulwersujące, no ale to jest za mało powiedziane, ponieważ proszę Państwa, ten człowiek wygłosił credo. Wygłosił credo, to nie jest jego indywidualna wypowiedź, ale to jest credo ruchu narodowego, jaki tworzy się na Ukrainie od kilkudziesięciu lat. To jest reaktywacja dokładnie tej tradycji, w cudzysłowie, i tej schedy, tej spuścizny, którą reprezentował Stepan Bandera, lider, przywódca ukraińskiej powstańczej armii. Proszę Państwa, wypowiedź, w której pojawiło się takie sformułowanie, że Bandera nie był żadnym ludobójcą, że nie dopuścił się ludobójstwa ani na Żydach, ani na Polakach. Wywiad miał miejsce w Niemczech. Jednak o Polsce i tak ambasador Ukrainy opowiedział sporo. Między innymi prócz tego kłamstwa, które przed chwilą wymieniłem, ewidentnego kłamstwa, dodał jeszcze, że to Polacy mordowali Ukraińców, a nie odwrotnie. Natomiast cały ruch powstańczy, cała UPA ze Stepanem Banderą na czele, to byli wolnościowcy. To byli ludzie, którzy robili mniej więcej to samo, co w tej chwili robi pułk Azow na Ukrainie, czyli walczy z okupantem rosyjskim i dąży do niepodległości Ukrainy. Proszę Państwa, tak się składa, że cała moja rodzina pochodzi z tamtych stron, pochodzi z byłych ziem polskich, a obecnie ukraińskich. No są to po prostu repatrianci i większość z nich nie żyje. Żyje tylko babcia 95-letnia, której brat przez wiele tygodni chował się w takiej lepiance, ziemiance przed bohaterami, wolnościami z UPA. Oczywiście chcę powiedzieć to, proszę Państwa, że żyją jeszcze świadkowie, no, którzy gdyby mieli mentalność taką jak ukraiński ambasador i ci wszyscy ukraińscy geroje, którzy budują właśnie swoją tożsamość narodową wokół zbrodniarza i zbrodniczej organizacji, mogliby splunąć w twarz potomkom tych zbrodniarzy, no ale to tak jak mówię, to jest kwestia mentalności i takiej, a innej kultury, takiego, a innego dziedzictwa, więc nie sądzę, żeby babcia wykonała taki gest. Natomiast to nie tylko moja babcia, ale żyje jeszcze trochę Polaków, świadków. Oni niestety już są w takim wieku poważnie zaawansowanym, ale ja pamiętam te opowieści, proszę Państwa, od 40 lat, od dzieciaka. No, część opowieści oczywiście nie nadawała się do powtórzenia dzieciom, ale tak już od pełnoletności, czyli gdzieś od 30 paru lat, znam na pamięć te wszystkie historie. Nie będę ich tutaj Państwu przytaczał, bo to wystarczy wejść do internetu i zobaczyć, jak te zbrodnie wyglądały, co się działo na Wołyniu i w jaki sposób wolnościowcy od Bandery mordowali i Polaków, i Żydów, bo przypomnę, że UPA była ściśle związana z Niemcami, z nazistowskimi Niemcami, z Wielką Trzecią Rzeszą, a jedno z bardziej brutalnych formacji, jakie powstała z Ukraińców na terenie Ukrainy, stworzona przez Niemców i walcząca na rzecz Niemców, to jest SS Galicien, które również pacyfikowało powstanie warszawskie, i to wyjątkowo brutalny
sposób. Proszę Państwa, dlaczego ta wypowiedź jest tak bardzo niebezpieczna i tak bardzo zagrażająca Polsce? Bo tak jak mówię, to nie jest, to jest coś, co można określić znanym powiedzeniem, mleko się rozlało. To nie jest indywidualna wypowiedź jednego szaleńca, jednego człowieka. To jest coś, co siedzi głęboko w tym nowo tworzącym się ruchu narodowym na Ukrainie i powód, przyczyna tego jest bardzo prosta, proszę Państwa. Oni po prostu nie mają innej podstawy do budowania ruchu narodowego niż UPA i Bandera, bo nic innego, co wiązałoby się z tożsamością ukraińską, nie istnieje, proszę Państwa. Bardzo często wymienia się takiego bohatera, no, ponoć poety i pisarza, Tarasa Szewczenko. Proszę Państwa, proszę zajrzeć do najbardziej banalnego źródła, czyli do Wikipedii, i sprawdzić, kim był ten człowiek. A powiem Państwu tylko tyle, że wszystkie jego dzieła, jeżeli chodzi o dramaty i powieści, były pisane w języku rosyjskim. No, największy pomnik chyba największy, albo jeden z znanych, bardziej znanych pomników Tarasa Szewczenki stoi w Moskwie. Proszę Państwa, a w Związku Radzieckim wybito specjalną monetę poświęconą ukraińskiemu Związku Radzieckim, proszę Państwa, ukraińskiemu bohaterowi narodowemu Tarasowi Szewczenko. Oni się nie mogą odwoływać do niczego innego poza UPA, poza Banderem, bo po prostu nic innego, proszę Państwa, nic innego nie mają. I to jest taki tygiel kulturowy, który jest dla Polski szczególnie niebezpieczny, bo z jednej strony mamy tą spuściznę po Banderze, którą próbują reanimować, którą próbują odbudować. Ja wspomniałem o pułku Azow. To jest, proszę Państwa, bezpośrednie przedłużenie tego skrzydła UPA. Ja jestem jak najdalej od takich, pożar się Boże, dziennikarzy, publicystów jak Konstanty Gebert. To nie wiem, czy Państwo wiecie, to nie, no na pewno wiecie, no bez przesady. To jest były już dziennikarz z Gazety Wyborczej, który z tej Wyborczej odszedł, ponieważ naczelny Wyborczej, nie wiem, kto tam teraz, Kurski chyba ten, jeden z Kurskich, ja ich nie odróżniam, jest naczelnym, nie chciał wypuścić artykułu poświęconego pułkowi Azow, gdzie były wprost odniesienia do tradycji właśnie związanej z ruchami nacjonalistycznymi, z ruchami nazistowskimi, bo ruchy nacjonalistyczne to jednak coś innego. No w takich czasach żyjemy, po prostu jest blokada na pewnego rodzaju informacje, zostaje się natychmiast ruskim agentem, ruską onucą i to jest cholernie, proszę Państwa, niebezpieczne. I proszę też zwrócić uwagę na reakcję strony ukraińskiej, która zresztą została wymuszona przez polskiego ambasadora Rała. Proszę przeczytać ten komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Ja go miałem nawet przytaczać, ale nie mam siły. Proszę Państwa, to jest bełkot dyplomatyczny. Tam się mówi o tym, że nigdy Polska nie była związana tak silnie z Ukrainą i że teraz czas i nie miejsce na rozdrapywanie ran, że musimy być jedni, zjednoczeni w obliczu poważnych wyzwań. Tam nie było żadnego odcięcia się, proszę Państwa, od bandytyzmu, od ludobójstwa pod szyldem Bandery i pod szyldem UPA. Tam było łapanie kilku srok za jeden ogon. No, oczywiście próba złagodzenia tej sytuacji i utrzymania wsparcia ze strony polskiej, bo to bez tego wsparcia to już praktycznie jest pozamiatane na Ukrainie i to wewnętrznie i zewnętrznie, bo jak wiemy i przyjmujemy tutaj kilka milionów Ukraińców i odsyłamy ostatnie wozy bojowe i czołgi poradzieckie razem z samolotami. To jest, proszę Państwa, taki komunikat, który mówi w zasadzie siedźcie cicho Polacy. Jak chcecie, żebyśmy razem dalej coś tam tworzyli, to siedźcie cicho Polacy i ani my nie będziemy tam specjalnie o tym Banderze wspominać, przynajmniej się postaramy, ale wy też nie róbcie afery z powodu wypowiedzi ambasadora ukraińskiego w Niemczech. Proszę Państwa, z jednej strony mamy tradycję tą postbanderowską, a z drugiej strony mamy czysty ZSRR. Tam się mieszają w tym tyglu kulturowym ukraińskim, gdzie próbuje się wykuwać jakakolwiek ukraińska tożsamość, te dwie
no skrajnie niebezpieczne, te dwa skrajnie niebezpieczne dla Polski zjawiska. I na tych, no w cudzysłowie, etosach buduje się, wykuwa się nowa tożsamość ukraińska. Czyli z jednej strony jest spuścizna po Banderze, z drugiej strony spuścizna po Związku Radzieckim. Proszę Państwa, jeszcze kilkadziesiąt, no nie, nawet nie kilkadziesiąt, kilkanaście lat temu, no, może 20% Ukraińców mówiło po ukraińsku. No mnie najbardziej, natomiast cała reszta to jest język rosyjski. Są obszary na Ukrainie, gdzie w ogóle nie usłyszycie języka ukraińskiego. Proszę Państwa, mnie najbardziej śmieszy to, że w Polsce powstały te wszystkie portale, napisy po ukraińsku i tak dalej. No tak się składa, że ja jestem niedoszłym studentem. Znaczy studentem to akurat doszłym, ale studiowałem tylko 5 czy 6 dni filologię rosyjską, więc ja jestem w stanie odróżnić, a z kolei babcia z racji tego, że pochodzi z takich terenów, jaki pochodzi, zna wiele słów po ukraińsku. Zresztą w powieści Berek znajdziecie też wypowiedzi w języku ukraińskim. Zobaczcie, jak to wygląda. To, co słyszycie przeważnie w Biedronkach i na chodnikach, to nie jest, proszę Państwa, język ukraiński. To jest język rosyjski w większości przypadków. To jest taki prosty przykład. Te języki się naprawdę różnią i to dość znacznie się różnią, chociaż oczywiście pochodzą z tej samej grupy. No, jeśli Wam powiem, że zdanie, no powiedzmy, co Ty robisz, w języku rosyjskim powinno brzmieć, co Ty działajesz, a w języku ukraińskim szowy robite, no to jest zupełnie inaczej brzmi. To nawet już na tym poziomie fonetycznym da się dość prosto odróżnić język rosyjski od języka ukraińskiego. I naprawdę słuchajcie się Państwo w te rozmowy, które słyszycie na chodnikach, na Biedronce i w Biedronce zobaczycie, że zdecydowana większość Ukraińców, którzy przebywają w Polsce, mówi po rosyjsku, nie po ukraińsku. Proszę Państwa, ta sztuczna próba budowania Rzeczpospolitej Obojga Narodów na bazie narodu ukraińskiego, który sam ze sobą ma problemy tożsamościowe, który na przestrzeni dziejów nie potrafił się odnaleźć w jakimś swoim dziedzictwie, swojej tradycji, która praktycznie nie istnieje, bo odwoływanie się do Tarasa Szewczenki, no to jest znowu pomieszanie, znowu tygiel kulturowy ukraińsko-rosyjski. Jeżeli chodzi o tą makabryczną spuściznę w osobie Bandery i w postaci ukraińskiej armii powstańczej, no to proszę Państwa, dreszcze chodzą po plecach. No i przy takim stosunku samych Ukraińców do samych siebie, proszę Państwa, co godzi bezpośrednio w polską pamięć, w polską tożsamość, budowanie jakiegoś sztucznego tworu, jakiegoś sztucznego państwa, a to jest szalona idea, to jest szalony pomysł obecnie rządzących z Morawieckim, Kaczyńskim na czele. Proszę Państwa, to ja nawet nie jestem w stanie tego podsumować, nie jestem w stanie jakoś tego uporządkować, no bo tutaj, przyznam się szczerze, więcej jest we mnie emocji niż spokojnego, racjonalnego myślenia i nie chciałbym tych emocji póki co z siebie wyrzucać, bo wiadomo, jak to się zakończy. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Nie wiem, w jakiej głowie, na pewno nie jest to głowa zbyt mądra, mogła się urodzić taka szalona myśl, że my mamy z Ukraińcami, z Ukrainą jakieś wspólne korzenie, jakąś wspólną tożsamość. Proszę Państwa, to jest kompletny absurd. To jest kompletny absurd, bardzo niebezpieczny dla nas, dla Polaków, dla polskich, bo to, co rzeczywiście tkwi w sercach i umysłach Ukraińców, odwołuje się wprost do dwóch najbardziej niebezpiecznych dla Polski spuścizn. Jeszcze raz to powtórzę i będę powtarzał do znudzenia. Proszę Państwa, z jednej strony jest to UPA, z drugiej strony jest to Związek Radziecki. I jeszcze raz proszę, abyście sobie Państwo zrobili prosty eksperyment, wsłuchując się w rozmowy ukraińskich uchodźców, jakim językiem oni się w większości posługują i bardzo szybko
zauważycie, że nie jest to język ukraiński. To jest, proszę Państwa, niestety dopiero początek. To rozlane mleko to jest dopiero pierwsza kałuża. Myślę, że tego będzie niestety. Myślę, że tego będzie znacznie, znacznie więcej. Bo ciężko, żeby było inaczej, gdy po stronie ukraińskiej na pewno nic się nie zmieni, bo nie ma w jakim kierunku się zmienić. Do niczego innego nie mogą się odwołać, więc będą się odwoływać do swojego narodowego bohatera, bo za takiego uważają Stepana Banderę i do swojej narodowej tradycji w postaci ukraińskiej powstańczej armii, która już jest, ta tradycja kontynuowana w postaci, proszę Państwa, pułku Azow, bo to jest przeniesienie praktycznie jeden do jednego. No, oczywiście nie mówię jeszcze póki co o zbrodniach, jakich dokonała UPA, no bo tu też zachowajmy proporcje, to oczywiście tego się nie da porównywać. Natomiast nazwijmy to na wyrost ideą czy myślą wyzwoleńczą i narodową, no to to jest, proszę Państwa, jak spytacie jakiegokolwiek, oczywiście w teorii, bo nie sądzę i nie daj Boże, żebyście mieli okazję, przedstawiciela tego bojownika z pułku Azow, co on sądzi o Banderze i co sądzi o UPA, to jestem przekonany, proszę Państwa, że zanim Wam odpowie, to padnie na kolana. Tak to niestety wygląda i ślepota polskich polityków prowadzi nas na manowce, nie po raz pierwszy. Głupota związana z budowaniem jakiejś chorej wizji, opartej na chorych podstawach, wizji Rzeczpospolitej obojga narodów, skończy się dla nas tragicznie, jeśli to szaleństwo nie zostanie w odpowiednim momencie przerwane. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.